Ja widzę mniej niż wy Ale w tym wszystko momencie. działa. O jejku, jejku, jejku. Ty to jak Jacek nie jedzie, to się wklikuj. Jeżeli nie ma na sośniu, to wklikuj się do gry i weź któregoś follow. Nie zdążę już, bo jest 19:15. Nic, mam nadzieję, że się Zrobiłem. poprawi. Przez chwilę A, znowu nie dobra. miałem No już poszło. internetu. Pierwszy. Niestety. Ja panowie czekam Dwie. na sygnał. No, 2,5 minuty jeszcze. Link. Też czekam. Link do live'a. Już daję. No, muszę kręcić tył pedałami, żeby mi się nie No, wyrzuciły. Kurczę, teraz zauważyłem, że jestem na tak, małej 4 musi tarczy. Ała. dojechać. Ała! Ty, ja kiedyś tak na czasówce w Skierniewicach wystartowałem, wiesz? No, Zjeżdżam z przerwało. rampy. Nie wiem dlaczego mam z Ładowo się internetem. Czy ktoś rozpędzasz. mi zabiera internet? No, Zapomniałem dzięki jeszcze, temu szybko się może rozpędzisz. zdążę Dwie kabelkiem. minuty. Nie, już nie będę. Dwie Zapomniałem, minuty. miałem kabelek To tam się z podłączyć. rampy zjeżdżało, Mam nie? nadzieję, że się wszystko ustabilizuje. Zjechałem z rampy i nagle, Boże, co się dzieje? Dlaczego ja kręcę Nie jak wiem, na czy mam za mózgu, a dużo nie jadę? pootwieranych rzeczy. A byłeś w tym roku na Skierniewicach? Nie, nie byłem. Znaczy jechałem tego dnia, to był wyścig tam pętlę tą szosomanią, nie? No tak ją sobie pojechać. Fajnie było. Wicher jak sukiński. Ale późno zrobili w tym roku, nie? Tak, no w tamtym roku było w czerwcu, nie? Muszę na kablu. No. Zapomniałem. Miałem to To zrobić jechałem, poprzednio ale w tamtym i w roku to tym tak nie razem bardzo wiedziałem, zapomniałem. jaka pogoda będzie, a im A u to. Zamany Żeby startujesz dostać na tych koszulkę, trzeba innych? mieć dobre układy w Nie. centrali. No, tylko po Na trójkach kogo trzeba czekam się tam. powołać? Co ja to widzę? Łamane kości, 60 inne. sekund. Tak. Tak. Dobra. Łamane Chłopak, kości, inne takie ustawienia. A nie, teraz i to ja ja. w ustawieniach nic nie mogę zmienić. Ja tylko na Nie, jedną, no drugą prozę ustawienia są chcę jak iść. były, no. Nie wiem, co się dzieje. W tamtym roku mój kolega w Wrocławiu Dobra. wylądował. Trudno, zostawiamy temat. Mam nadzieję, że się Ale wszystko gdzie? ustabilizuje jakoś na Nie, poziomie w miarę zamarł w Skierniewicach. sensownym. Na razie jest średnia No właśnie albo bawił mu wręcz słabo. kierownica pewnie. Taki sprzęt ma. Chińska pewnie. Tak, 30 i oni nie sekund, mogą kręcić uwaga. teraz przed startem. Tak. I za 30. chwilkę Kurwa, ruszają, to jaki jeśli wcisk dobrze lekki, to kojarzę. ten. 30 Może od razu się na Piotrka 15 sekund chyba. przerzucimy. 20. 20. Ładny I co, kask na gołów, czy Aero. co, ruszamy, czy jak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, Dużo go, go, ekip go, na go, go. starcie. Ja czemu nie jadę? Bo nie Ty miałby już ty, kto ja transmisji pierdolę. robić. Czego ja nie ruszyłem? Ciśniecie. Czy pewnie, Czego nie albo może do ruszam? O Michała piszesz? kur... Nie wiem. Ale. Go, 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 zbierzcie się do kupy. Ja mam opóźnioną transmisję, więc jeszcze nie widzę, jak ruszyliście. Ja ruszyłem, kurde, niby, ale zostałem. Dajcie chwilę nam. Nie wiem, kogo pytasz, Nikodem. Ale cieszę się, No i pojechali. Że Marcin Teraz Krzywonos w zobaczymy, tym ilu ich tygodniu pojechało. Na razie dał widzę radę, czterech. wystartował. Tak, teraz niczego nie Ale spierdziczyłem. coś... Brawo, Marcin. Coś im się... Ale ja wtedy też pojechałem Nie na szóstkę, tylko wystartowało na za Giro. dobrze. I tam ktoś chyba jeszcze goni. Coś czuję. Tak, nie zgrali się wyraźnie. No, jest do poprawki. Dobra, posłuchamy może. Ponoc w tym tygodniu dał radę, Jestem! wystartował. Tak, teraz niczego nie spierdziczyłem. Brawo, Marcin. Ja też. Ale wtedy też pojechałem na czasówkę, tylko na Giro. O, dociągają kolejni. Jest już sześciu i chyba... Znaczy, sześciu ich... I chyba ich sześciu będzie. Tak, okej, dobra. Oby zobaczymy, jak sobie radzą. Jestem! Kurde, ale start był na 500. Ja też. Wygląda to na razie dużo lepiej niż poprzednio.
Trzymaj gafa, Marcin. Dobra, niewiele ja mówią. Niekiedy? Nie tak, ma chyba też nikogo, no pokazał, tam gdzieś jakiś... Pokazał. A jest Michał, no może Michał na uwadze będzie to, podpowiadał, że... dobra. Że czterech musi dojechać, także... Sześciu tylko jest, właśnie widzę. Jest na sześciu! Trzymaj gafa, Marcin. Czyli czterech musi dojechać. Dany obojętnie kiedy? A na jakiej kamerce? Tak, na czuję. Piotruś pokazał. Widać całego, czy... Miejcie na uwadze to, że... Tak, całego. Że czterech musi dojechać, także... A i chyba będę mógł sobie tutaj przerzucić, jak zobaczymy zaraz, jak Niemcy jadą, może... Dobra, chłopaki się układają, ja im wyłączę czyli na razie... czterech musi dojechać. Discorda. A na jakiej kamerce jeździcie? Ustawiamy. Przez chwilę nie będziemy ich posłuchiwać znowu, ale zobaczymy, jak Niemcom idzie. Walczmy zmiana. A to jakiś... Dobra, jaka? Chciałem powiedzieć słabszy, ale wszyscy do A są, ale jadą gdzieś w okolice 3-3,5 W, chłopaki jadą 4,5-5 słuchaczki. Dokładnie tak. Więc nie wiem, czy też się układają dopiero, czy to jest kwestia... Ale widać, że nawet to zorganizowane, zobaczcie. Nawet to zorganizowane jest w miarę. Wygląda całkiem przyzwoicie u nich. Wchodzę! Zobaczymy, jak Holendrzy. Tylko czterech. Ja skoczę po tatku. Tylko czterech, pięciu Holendrów, tak? Dwa, czterech, pięciu Holendrów, przepraszam. Na 20-30 sekund na czoło i potem już schodzić. Niezbyt długie te zmiany. Ale moce też zatem takie to średnie. No, sam czas, kiedy jest. Podganiasz, to już jest w zasadzie zmiana, więc nie musisz wcale na czele jechać zbyt długo. Ale Niemcy dosyć samo dobrze wyjście na czoło wygląda się ich, ten ich układ. W miarę to... W miarę okej. Okay. No teraz troszkę gorzej, ale... Może z tej, z prawej powiało. Za każdym i razem, kiedy wyjedziesz na czoło, dobra, to napędziłeś do grupę. Taka jest zasada. Jadą zdecydowanie mocniej od tych ekip z tyłu. Zdecydowanie mocniej jadą od tych ekip z tyłu. Marcin, trzymasz się? Dobra, puszczam. Dobra. Mów, który Marcin? Mów teraz, mów krzywy. Nie masz podglądu? A, przepraszam. Okej, bo myślałem, że... Okej, już nie będę przełączał, dobra. Bo myślałem, że sobie oglądasz na swoim gdzieś tym profilu, ale spoko, dobra. No to, słuchajcie, no siła wyższa, ale... dyrektor techniczny musi mieć podgląd, więc jedziemy z chłopakami. Już do końca damy im... Każdemu damy kciuka. Piotrkowi możemy dać kciuka? Możemy dać, to damy. Marcin jeszcze? Tak, dobra. Klaudiusz już ma, dobra. Wszyscy już dostali kciuki. Może zaczniemy o pełnej 6 Jaki minut? Widok, Michał, sobie życzysz, powiedz? Po 30 sekund. Cały czas z tyłu, czy tak może się ta kamerka kręcić troszkę? Jak się na to zapatrujecie? Czy manipulować ją. Troszkę będę tutaj sobie bawił się. To bardzo ładnie jadą, więc wygląda to no zdecydowanie lepiej niż było poprzednim razem. Widać, że jakieś tam wnioski wyciągnęli. Dobrze jest, dobrze jest. Na chwilę dobrze na czoło, jeśli macie chwilę i... Posłuchamy chwilę. Czy ktoś sapie do mikrofonu? Cisza zaległa, czyli jest dosyć mocno, dobrze. Jak się na to zapatrujecie? Dobra, jest cisza, chłopaki sapią sobie i jadą, dobrze. No ale to prawda, wygląda to dużo, dużo lepiej. Kamera dowolna, dobra. Wygląda dużo lepiej, faktycznie.
Ale Niemcy bardzo spokojnie zaczęli, Holendrzy też spokojnie zaczęli. Na chwilę odjadę, Michał, wiesz, jeśli można. Chcę zobaczyć, jak to dalej. No Niemcy tu powyżej 3, niewiele powyżej 3, 4 max. Holendrzy już troszkę teraz mocniej jadą. Ułożyli się i powyżej 4 watów. I tak pewnie, bo oni wtedy pojechali w poprzednią czasówkę, jak pamiętam, trochę mocniej początek, później im siadało i gdzieś tam się zbierali w końcówce. Teraz chyba zaczęli troszkę spokojnie i wzmacniają. Tak więc no zobaczymy, no chłopaki tu jadą cały czas bardzo mocno. Chłopaki cały czas bardzo mocno jadą. Trasa jest relatywnie płaska, więc niewiele się będzie działo, jeśli chodzi o rwanie. Nie powinno się wiele dziać. Są hopki na 10 i później to jest 27 kilometr. 10 i 27. Wcześniej też są. Zresztą chyba wczoraj na tej trasie oglądaliśmy wyścig. Więc tam przed końcem okrążenia też są takie hopeczki tam na tym mostku chyba jakoś to tak było. Zobaczymy, ale jest kilka krótkich hopek. Ta jedna tam ma z 900 metrów chyba, więc relatywnie krótka jest i powinni tu sobie spokojnie poradzić, nawet z rozpędu ją tam gdzieś przejechać. Ale dużo lepiej się układają, rzeczywiście dużo lepiej się układają niż to było wtedy. Niemcy, no, Niemcy tracą, bo jadą zdecydowanie spokojniej. Holendrzy całkiem przyzwoicie. Widać, że to już pierwszy raz jadą taką czasówkę. Jeszcze tu zobaczymy Norwegów może. Cofniemy się jeszcze bardziej. Też, no, ale mocnie jest za wysoka, natomiast w miarę to ułożone jest. Poprzednio chłopaki chyba z Holendrami wygrali gdzieś 2 minuty. Więc no nie powinni tutaj Holendrzy specjalnie zagrozić. Jeśli któregoś szczytka, to niech odpoczywa. Oczywiście na kole. Tu jest bardziej walka. Także nie bójcie się odpoczywać, nie musicie wychodzić na walka o klasyfikację ogólną, a nie tylko tego. Dobrze, dobrze, patrzę na wasze waty serii. I każdy jedzie na miarę swoich możliwości. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Tempo nie powinno spaść, jeśli się utrzyma. Dobrze napisane, Michał. No to prawda, jeśli się utrzyma, to nie spadnie. Wiem, że chodzi o moc, wiem, żartuję. Po prostu tak śmiesznie to zabrzmiało, jak przeczytałem. Ale ładne waty jadą, trzeba im przyznać. Naprawdę przyzwoicie. Poprzednio chyba im wyszło 4,5. 4,5 jakieś, takie waty wyszły, 4,6, nie pamiętam. Tam było troszkę dłużej, bo były, no, były górki, więc troszkę dłużej. Tutaj będzie dość szybki ten etap. Dość szybko to powinno im zlecieć. Oczywiście im się tak nie wydaje, że to szybko, ale 10 minut, więc gdzieś jeszcze z pół godziny będą jechać i sobie poradzą. A za tydzień mistrzostwa, tak. Za tydzień są mistrzostwa. Dobrze, Jacek, że o tym wspominasz. Możesz wrzucić gdzieś link tutaj do komentarza czy coś, jak masz pod ręką. Może ktoś będzie zainteresowany skorzystać i poczytać sobie. Bo ja nie mam, nie wiem gdzie to szukać nawet. To WT, coś tam, coś tam. Wiem, że wrzucałeś, ale nie zapisałem sobie tego, to mój błąd. No tak może. Nie szarpnę, Redko. Bo się nie zbiegniemy potem na zmieście.
4,5 W, 5 W prowadzący więcej, 5,5. No świetnie, bardzo ładnie. Ładnie, mocno jadą. Pośledzimy może Piotrka chwilę. Zobaczymy. Dwa, 4,6. Przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie jadą. Jest dosyć trudno tak naprawdę taką drużynówkę pojechać. Wirtualną. Na pewno Discord pomoże, więc fajnie, że chłopaki wreszcie... coś tam, coś tam. Na pewno dobrze, że uruchomili Discord i tutaj... ktoś, kto podpowiada, to na pewno pomaga. Plus doświadczenie, które już zdobyli tydzień temu. No, na razie tak. No to za tydzień w mistrzostwach powinni pojechać bardzo ładnie. Jest lepiej niż 100%? No. Dobra, Jacek. Ja poszukam w takim razie linka. Holender. Gdzie tego szukać? Arkadiusz Juszyński. Podglądacz. Cześć, Aro. Jak podglądasz, witaj. No, nie wiem, gdzie tego szukać. Dobra, nie będę się na razie tym przejmował. Jak ktoś będzie potrzebował, to... pytajcie Jacka bezpośrednio. O, i tyle. Na kogoś trzeba zwalić. Ale za tydzień... 24 chyba. A, ja będę ogarniał. Aha, okej. Ale ma fajnie. Dobra, myślę, że wyjaśnisz mi to jakoś inaczej, bo w tej chwili zajęty oglądaniem i patrzeniem na waty nie bardzo kumam, co mi chcesz przekazać. Czy będę ogarniał zgłoszenia, czy będę ogarniał przekaz? Coś będę ogarniał, ale nie wiem jeszcze co. No, hej Aro. Zobacz jaką fajną rzecz, musimy może coś takiego ogarnąć. Weź Arek sobie w świat rowerów, namów kilka osób na Zwifta i sobie zróbcie taką czasóweczkę. Idąc dalej. A, okej. Idąc dalej, niech organizator ma popularnych cykli popularnego cyklu maratonów, niech sobie ogarnie ligę na Zwifcie. To jest kolejny krok chyba, który powinni rozważyć. I zrobić coś takiego. Moja ulubiona część dystansu to jest. Schodzę. Dobra. Piotrek, bierz zmianę. To już nie... Nie będę nikomu nic więcej podpowiadał. Odpoczywaj. Sami wszyscy wpadną sobie na pomysły. Zobaczmy jak jadą. Jadą fantastycznie. Niemcy zdecydowanie z tyłu. Ale Holendrzy też. To jednak wtedy stracili te dwie minuty, a teraz chyba jeszcze wolniej jadą. Tutaj Niemiec odpada z grupki, więc ich zostało już czterech. Pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, nie, pięciu, czy sześciu nawet. Dwa, cztery, pięciu, sześć, nie. Dwa, cztery, sześciu, dobra. Czyli jeszcze mają pełny skład. Holendrów jest pięciu. Cały czas. Dobrze. No i wszyscy tu w okolicy jadą raczej...
wolniej niż chłopaki, więc to jest dobry sygnał. Pytanie, jak ten czas ma się do czasu. O, i tu jest, nie, myślałem, że to ta chopka. Ja była już na 10 kilometrze. Przegadałem ją. Okej. Okay. Tylko nie to, dobra. To nie Jaro. No nie, bo ty przełaje, więc nie będziesz miał kiedy nawet. Same Baba Jagi będą latać, a Bogdan, hej. No tak. A widziałem, on dzisiaj jechał jakieś dwa wyścigi. Właśnie widziałem w zgłoszeniach. Niesamowite. Codziennie startuje i codziennie dużo startuje. Tylko podziwiać. A tutaj ładnie chłopaki sobie radzą. Ładnie sobie radzą, w miarę dobrze ułożone to jest, chociaż może teraz to nie, ale generalnie dużo lepiej i na dosyć dobrym poziomie, jeśli chodzi o moce, więc powinno być to, powinno to dać całkiem dobry wynik. Michał, w jaki wynik celujemy, jeśli możesz napisać? Wiesz coś, jakieś tam szacunki, jeśli chodzi o czasy z poprzednich? Z poprzedniej serii może? Jakieś punkty odniesienia mamy? Ile tam minut jechali? Może coś mówią? Posłuchamy. Nie, tylko sapanie chyba. Zaraz złapiemy Marcina, bo wiem, który to tak sapie. Ten ostatni tak sapie. Zaraz go. Dobra. Czyli nie jest cisza w eterze. 45:14. Okej. Okay. No dobra. Czyli celujemy 45 minut. No może 49. W takim razie, bo oni tam mieli powyżej 5 średnią. Tempo na 46 minut. No to Jacek, widzisz, 5 minut straty, będzie dużo mniej. Bo już zbliżają się do połowy. Już niedługo będą kończyć. Jest 15 kilometr. 15 kilometr, więc 3 kilometry do końca pierwszego kółka. Także już połowa zaraz będzie za nimi. A jak już jest za nimi połowa, to będzie wszyscy, z górki. Wszyscy jadą tak gdzieś mniej więcej wszyscy na progu, skupieni. Czyli sam raz. Cisza w eterze, wszyscy skupieni. No tak, tu jest... Eter jest dla dyrektora technicznego, a nie dla nich. Oni mają słuchać, a nie nadawać. Niemcy 3 minuty. A jak tam, może z przodu uda się coś zobaczyć, czy tam jakaś ekipa jedzie? Nikt nie jedzie z przodu? Nic mi się nie przewija, widzę. Do Niemców mi cofnęło. Nie, to chyba z przodu nikogo nie ma. Nie ma nikogo z przodu, okej, okay. No dobra. Czyli zostajemy z chłopakami. O, zobaczcie, jak pięknie ułożone. Nie psujcie tego obrazka, panowie. Tak wyglądało świetnie. Dwóch schodziło ze zmiany, czterech jechało. Elegancko. Piotrek, wejdź! Trochę. Przydasz się. Tak, nasi na czele i naprawdę jak, no nie udało się poprzednio zrobić transmisji, ale jak ktoś widział, to no różnica jest naprawdę bardzo duża.
i z tego też się weźmie troszkę pewnie lepszy czas relatywnie. No, zdecydowanie lepiej tutaj wykorzystują jazdę jeden za drugim. Jakoś tam po zmianach też to lepiej wygląda. Oczywiście zawsze jest coś, co można poprawić, ale różnica jest bardzo duża, także to też na pewno i pomoże w uzyskaniu lepszego wyniku. No a to, czego tu się nauczą, za tydzień już wykorzystają i tam za tydzień już powinno być tak, jak być powinno. Tak, tak, no właśnie, tu naprawdę dużo lepiej, jak oglądałem poprzednio na YouTubie, to chyba był Karola stream, jeśli dobrze pamiętam. No to było sporo, jakby to nazwać, zamieszania czasami. A tutaj są momenty, gdzie jadą ładnie wężykiem, jakieś zmiany. W miarę się to układa i wygląda naprawdę przyzwoicie. O, tak jak teraz, zobaczcie. No, takiego obrazka poprzednio to ja nie pamiętam. Żeby nawet przez parę sekund czy kilkanaście jechali tak ładnie w sznureczku. A kto tam został? Nie ma zagapiania się, trzeba jechać. O, i znowu, widzicie, czyli to no, generalnie to nie jest już kwestia przypadku. To się już powtarza. Powalcz, ile możesz wyjść też na ostatnią zmianę. Oliwia Robak. Nie gram w coś, co napisałaś. Tak mi się wydaje, że nie mam pojęcia, co to jest. Nawet nie lekko, tylko mocno zarpiemy. A wiesz, rozciąga się i ci z tyłu trochę mają gorzej. Nie ma sprawy, Michał. Wyglądałeś bardzo dobrze, tylko musisz kolor roweru zrobić cały czarny, będzie pasował do reszty. Nie możesz mieć takiego białawego czegoś tam. Ale ogólnie wyglądałeś dobrze nawet. Prawie tak dobrze jak tu chłopaki dzisiaj. Teraz jak wyjdę na 5 W na czoło, będzie się chować z tyłu. Prawie tak dobrze jak chłopaki. I no właśnie, no to, że oni się układają czas od czasu w taki fajny sznureczek, no to tutaj już nie jest przypadek, bo widać, że wyciągnęli jakieś wnioski z poprzedniej czasówki i teraz już częściej jadą jeden za drugim niż obok siebie. Ten model jest... To zmień rower. Michał, zmień rower. Nie możesz jeździć na białym. Jedyny słuszny kolor roweru to czarny. Jeszcze tego nie wiesz? Nie czytałeś zasad? 46, jakie obowiązują 40 w kolarstwie? O, i tu jest... Czyli na razie teraz drugi tu czas. Była meta wyścigu. Czy tu jest koniec też pierwszej pętli? Jakieś półtorej minuty za kanionem. Ale znacznie lepiej od reszty. 19, czyli 38. To jest, że niby 36, ale no chyba to był koniec pierwszej pętli, wydaje mi się. No właśnie. I to będzie 38 km. Okej. Okay. Czyli są już na drugiej pętli. Więc 24:38. No to zakładając, że będzie jakaś nadwyżka. 49:30. Może im się uda pojechać. Może poniżej 50 dadzą radę. Będzie dosyć trudno, ale... ale jest szansa, no. Bo w sumie nie zaczęli aż tak mocno, więc... bo nie podejrzewam ich o negative split, czyli drugą część szybciej niż pierwszą. 10 po... ale nie był ten początek aż taki mocny, żeby tutaj... było to tu powyżej 50 albo dużo powyżej 50. Michał, wiesz co, już ci kliknę, pokażę ci co jutro. Jutro Friday Criterium Autumn Series. Poważna sprawa, słuchaj. Będzie się działo. Nie wiem, czy moje linki się... jest, dobra. Jutro ten, nie wiem, czy ten link będzie aktywny, czy nie.
Ale jest na profilu jest. Waga pociąg. Na profilu jest informacja, co będzie. Michał, poniżej 407 może być. A, bo czekaj, bo ta pętla, bo ten czas jest razem z tą rozbiegówką, tak? Ja zapomniałem faktycznie, że to razem z rozbiegówką mają. Chyba tak, dobrze mówię? Ja się zmianę Piotrowi. Ja mogę ci postreamować, Grzegorz. Wiesz, to jest tak, że ja szukam po prostu jakichś ciekawych wyścigów ze sporą liczbą zgłoszeń, ewentualnie gdzie są Polacy i wrzucam. Natomiast jeżeli gdzieś wy tam jesteście ustawieni na jakiś wyścig, no to wiesz, no wszystko jest do dogadania. Myślę, że Jacek mi pozwoli. Nie chciałem tak mocno. Żeby coś innego też, ja, zwłaszcza, że kiedy chłopaki nie startują, tak? Mówimy tylko o tych terminach ewentualnie. 2 kilometry rozbiegówki, no czyli faktycznie, no to Michał, rzeczywiście 47 jest szansa. No i trzymam kciuki, bo widać, że cały czas jak prowadzący wychodzi, to jest to 5 watów, troszkę więcej niż 5 watów. Także cały czas chłopaki widać, że trzymają poziom przyzwoity i w sumie to nałożenie czasu na drugiej części dystansu nie powinno być jakoś specjalnie duże. Teraz chyba przejeżdżają koło wodospadów. Tak jest, zobaczcie jakie piękne wodospady. Tą trasę już niedługo będę znał na pamięć. Piękne okoliczności przyrody, chłopaki. Szkoda, że nie macie szansy ich podziwiać teraz. No, trzymać się razem. Trzymaj, o, Marcin, zobaczcie, trzymaj, kolejny trzymaj raz jest ładnie ustawione. Naprawdę fajnie. Marcin, chwilowo. dawaj Marcin. Teraz mu na Discordzie trzeba krzyknąć. Sztela. Trzymaj Marcin, trzymaj grupę. Ja też muszę trzymać. Chwilowo tak. Co nie trzyma ten baba? Który Marcin? Sztela. Jak jeden zostaje, to może jeden zostać i koło wystawić, wtedy łatwiej dojechać. Co nie trzyma ten baba? Dobra. Jak jeden zostaje, to może jeden zostać i mu koło wystawić, wtedy łatwiej dojechać. Dobra, już się nie wtrącamy. Tak, tylko na chwilę chciałem pomóc. Na szczęście wszystko jest ok. No ciężko, wiem, bo on jest... dzięki, Paweł. Tak, no chyba on 59 waży, jeśli dobrze kojarzę. Więc na pewno na takiej płaskiej czasówce robi podwójną robotę. Bo no na płaskim wiadomo, waty na kilogram to mają... nie mają znaczenia tak naprawdę i widać, że Marcin po raz kolejny gdzieś tam koło gubi, więc może warto, żeby już po prostu się trzymał grupy przez dłuższy czas z tyłu i ewentualnie gdzieś tam pojechał w pewnym momencie może mocną zmianę i został, bo to szkoda, żeby się męczył gdzieś teraz na kilku zmianach, tylko może przetrzymał w kołach i dał jedną czy dwie może mocne zmiany i już puścił, bo chyba w ten sposób najlepiej pomoże chłopakom. Ale zobaczcie, no naprawdę fajnie ułożeni i no tego nie było widać poprzednim razem. A tu piękne wrzosy, zobaczcie też. Wrzosy, a zaraz tam maki będą. Tu jakieś białe
a tam czerwone narodowe barwy powinny ich zdopingować. O, i słoneczniki mamy po lewej stronie, maki po prawej, wrzosy znowu. No, okoliczności przyrody mają rewelacyjne. 59 kilo, no tak, no to... Lekki jest, ale teraz lekko nie ma. Trzyma w kołach, może się uda, że jeszcze da zmianę jedną. Albo po prostu chce dojechać z nimi, chociaż jeśli chodzi o wynik drużyny, myślę, że lepiej by było, żeby dał jedną, dwie takie mocne, żeby się wyjechał na tych zmianach i został, i wtedy chłopaki nie będą się zastanawiali, czy jechać lżej trochę i czekać, czy co, tylko właśnie zostałby i dalej by już sobie poradzili. Ale tu widzę, jeden zawodnik jedzie w czapeczce z daszkiem, takiej triatlonowej trochę. Nawet niedawno były te mistrzostwa świata Ironmanowe. I chyba on prosto z tych Hawajów właśnie wrócił. Zobaczcie, jaka fantastyczna czapeczka, co to jest. To chyba ten zawodnik właśnie. Puszczam. To ten zawodnik na pewno. Marcin, zaraz go dokładnie sobie obejrzymy. Zwiftowa czapeczka prosto z Hawajów. Ale ładnie, zmiana. Górka, fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo ożywiona dyskusja na grupie. Widać, że dała super efekty. I chłopaki się całkiem przyzwoicie ułożyli na dzisiaj, naprawdę. Niemcy z Holendrami bardzo daleko, więc tutaj w ogóle... Ja myślę, że nie ma co do nich tam zaglądać. A będzie ewentualnie materiał do analizy dla chłopaków później, jak będą chcieli sobie popatrzeć. Bo to myślę, że też warto zrobić później. Fantastycznie sobie radzą. Właśnie podzielimy. O, a ja znowu gubię internet przez chwilę, chyba. Także jakość obrazu może się troszkę pogorszyć, za co też przepraszam. Tak, przynajmniej 5 po chopkach musi zostać. Nasze ryzyko. Jeśli jeden zostanie, to trudno, nie czekamy. Mówię, już teraz przy kolejnym streamie podłączę na kablu i mam nadzieję, że to nie będzie się już nic takiego działo. Mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że po prostu idzie przez Wi-Fi, niby sygnał jest dobry i wszystko jest ok, ale coś się widać dzieje, także przepraszam was. Jeśli nie widać za dokładnie teraz przez chwilę, mam nadzieję, że na ostatnie kilometry wszystko wróci znowu do normy. O, i znowu kolejny obrazek, gdzie chłopaki naprawdę elegancko sobie radzą. Kierownictwo, dyrekcja może być dumna i można im pogratulować dobrej roboty, że ułożyli ekipę w ten sposób. Bo wbrew pozorom to nie jest takie proste, gdzie powiedzieć, można oczywiście na przykład powiedzieć, jedziemy A, B, C, D, F, G i pamiętajcie, B jedzie za A, C jedzie za B i tak dalej, i po zmianach, wiadomo. Ale jak już jest start i emocje, i adrenalina i to wszystko, no to można się troszkę pogubić czasami. Także mimo tego znowu chłopaki już bardzo długo jadą, naprawdę fajnie ułożeni, jeden za drugim, jakieś tam zmiany. Czasami obok siebie podwójnie czy coś, ale ogólnie jest bardzo ładnie. Jeśli chodzi o moce, Piotrek troszkę naciągnął i Marcin znowu delikatne kłopoty ma. Ale jak wychodzą na zmiany, no to jest cały czas około 5 i powyżej 5 watów na kilogram. Świetna jazda.
To już chyba zjazd tej drugiej hopki jest. Czyli tak, tak, zgadza się, okej. Okay. 28, tak, zjazd. Później kawałek płaskiego i hopeczki przed metą na płasko, okej. Okay. No właśnie, to jest... Dlatego dobrze, że tu jadą, jechali wcześniej, ja bym jeszcze jakiś trening zrobił, bo to jednak ta impreza, która jest za tydzień, to dosyć poważna impreza. I myślę, że warto jeszcze zrobić jakiś trening jeden taki wspólny. Będzie hopka za tunelem. No będzie, będzie, tak. Ale tu już im zostało 10 minut jazdy tak naprawdę, to, to teraz to już trzeba jechać po prostu. Jak ktoś ledwo na kole, no to niech da jedną zmianę mocną i to wszystko, no. I niech zostaje, bo teraz to już trzeba jechać końcówkę. O, teraz nawet taka strzała przez chwilę im wyszła. Prawie jak podczas bicia rekordu, taka odwrócona wtedy była, podczas bicia rekordu... panowie, jeden najlepiej, czasu, żeby się wypalił w maratonie biegowym, gdzie tam pobiegł godzina 59:40. 5 do mety full gaz już. To się, mieli taką właśnie odwróconą strzałę. Jeszcze jeden był przed tym zawodnikiem, który bił ten rekord. Ty się wypalił jak Piotrka, nie można robić. Piotrek znowu na zmianie naciągnął. To inna sprawa, no. I Marcin znowu na końcu. Widać, że walczy. Może być i tak. Może dzisiaj być walczy. Tak. Jeśli ma siły, nie jego tereny, nie, ale trzyma się dzielnie. Tak, bardzo ładnie to wygląda. Dokładnie, Michał. Tak, no, jak piszesz. Naprawdę, kurczę. Trochę żałuję, że nie mogłem tydzień temu. Damy mu odpoczynek na płaski. Bo byśmy mieli porównanie, ale zupełnie inna jazda jest. Jakby inna drużyna w ogóle. Bardzo ładnie to wygląda. Trzymać koło Piotrka, chłopaki, trzymać koło. Troszkę zamieszania, bo wszyscy chyba walczyli o koło tylko i trochę zmęczenia, ale już się układają z powrotem, zobaczcie. Wygląda tak, jakby to robili codziennie, no, naprawdę. Jak Jacek ciebie i Karola nie ma, to wygląda to lepiej. Myślisz, że to o to chodzi, w sensie kto jedzie, a nie, że doświadczy. Nie, no chyba nie. Matko, jaki to jeszcze kawał? Ale co, Jacek, że nie dostaniesz powołania na Mistrzostwa Świata? Jak trzeba jechać, by na zakrętach kolarz nie wylatywał z peletonu? A to może mocno, właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba jechać, bo... Nie, a to można wylecieć z peletonu na zakrętach? Nie wiedziałem nawet. O, jest hopeczka. Ogień, panowie, ogień teraz. 6 watów, co najmniej. Jechać, jechać. A, okej. Jednak Skoda dobry marketing zrobiła. Jak dyrektor sportowy, czy techniczny, czy inny w samochodzie, to w Skodzie musi być. Za czasów US Postal to jeszcze mógłby ktoś powiedzieć, że w Subaru, nie? Na przykład.
Ale fakt, Skoda jest jednoznacznie kojarzona teraz. No dobra, słuchajcie, bo końcówka już. Mistrzostwa świata w jeździe drużynowej. Cześć Jakub, Mistrzostwa świata w jeździe drużynowej. Piotrek naciąga znowu? Wolnie z przodu. Tak, nie da się chłopakom nudzić tutaj. Troszkę przesadził. Ale chłopaki, reszta z tyłu, zobaczcie, ładnie trzymają fason. Nikt nie goni na siłę, nie wyprzedzają się wzajemnie, tylko w miarę jeden za drugim elegancko się trzymają. Rewelacja. Czy 36 km. Pamiętam, 36 jest chyba napisane w planie. Więc jeszcze mają 3 km tylko już. Czyli teraz ta pustynia, trochę kręta trasa. Już praktycznie płasko. A ty myślisz, że ja mam siłę. Jakieś tam krótkie, małe hopeczki z małymi procentami, ale to już jest 2,5-3 do mety po płaskiej. Jak się depcze na zakrętach mocno, to kolarza wynosi na zewnętrzny tor. Jak przed zakrętem puszczasz korbę, to wtedy nie wypada. O proszę, to tego nie wiedziałem. Albo nie mam takiej mocy w nodze, żeby wypaść z zakrętu na zewnętrzny tor. To jest raczej bardziej prawdopodobne. Nie będzie. Jakub, nie, takich rzeczy raczej nie robię. Cześć Marcin, dzięki. Więcej. Będę, jak chłopaki będą startować, to będę robił, a jak będzie jakiś, jak oni nie startują, a są ciekawe wyścigi, jakoś ładnie obsadzone i może jakiś Polak startuje, no to też. 2 km, tak? Końcówka już. Jechać, panowie. Hej, Karol. Jeszcze nie widać mety. Tam jeszcze parę zakrętów i zaraz będą na mecie. Jechać. Bardzo fajnie ułożeni, cały czas, naprawdę. Muszę tylko dojść do tego, jak wyświetlić, może Michał wiesz, albo Karol, albo Jacek, jak wyświetlić wyniki, jak chłopaki przejeżdżają metę, albo ze startu wspólnego, jak jest już za metą. W sensie nie te na Zwift Power, tylko tutaj. Podobno jest jakaś ikonka. To Michał też właśnie mówiłeś, że jest gdzieś jakaś ikonka, którą trzeba nacisnąć, ale ja nie widziałem takiej ikonki jeszcze. Albo nie wiem, gdzie patrzeć nawet. Także jeśli ktoś mógłby mi podpowiedzieć, to fajnie. Takie wyniki, co się wyświetlają tutaj właśnie nie wiem jak to, w aplikacji, nie wiem jak to nazwać. Marcin, trzymaj. Grupę. Dobrze, trzymaj do końca. Dobrze, ambitnie, ładnie, super. I ta druga część wygląda jeszcze lepiej niż ta pierwsza, słuchajcie. Naprawdę. Jechać. Fantastycznie jadą. Hop. Krzyczeć im w Discord. Dobra. Dawaj panowie, końcówka już. Jechać. Hop. Ja
nie krzyczałem, ale powiedziałem. Może nie chcieli mnie słyszeć w ogóle. Nie wiem, czy im pomogłem generalnie, bo coś moc spadła. O, Ender. Może lepiej nie będę więcej już tego robił. Świetna jazda, naprawdę. Ale zapieprzacie. Super. Mega pojechali. Samemu trzeba przekroczyć metę. No właśnie, też mi się tak wydaje. No bo nie mam żadnej ikonki, zobaczcie. No. Nic brawo nie ma. Panowie, także super, wydaje mi się, jazda, że gratulacje. No, ale ten gościu gdzieś tam miał te wyniki, a chyba się nie ścigał. Ten Nathan, czy jak? Tak jest. Czy tu ci nie widać? No była dzisiaj rzeźnia. Czas brawo panowie, super, świetna jazda, gratulacje, rewelacja. Dzięki, Ada. A co ja mam powiedzieć? Będziesz później, Tadek, chyba. No pewno, tak dwa razy tyle. Zmęczyłeś się. Ale wy ile ci śniadłeś? Świetnie pojechali. Jaki czas? 47.15. No Michał znowu. Michał to jest... Spokojnie, Marcin. Staniemy Muszę się wkręcić, bo kurde szarpie mi się strasznie. Klaudiuszem, o właśnie. Okej, okay, no dobra, to nie będę miał tej ikonki. To co wybierzecie? 46.58, okej, okay, no Michał. Białko. Teraz. Powiem ci... Jakiś masz niesamowity procesor w głowie. Ja tylko izotonik. I moc obliczeniową potężną. Ale ja jeszcze większy od tego biegam. O, nie jest nawet i9, tylko i20 nawet Intela. Olimpuj, to jest wszystko, żadny główien. Przebijasz Intela i9 o kilka pokoleń normalnie. Saszetki miodowe, świetnie pojechali. No, myślę, że to dawaj, nie ma co, jak inaczej tego określić, tylko że świetnie pojechali. No, 46.58. Zaraz zobaczymy wyniki. Czekajcie, ja się tu przełączę. Będziemy sobie oglądać tego gościa. W sensie Klaudiusza, a ja się przełączę na wyniki live. Tu jest na razie 49.58, ale to jest liczone chyba od 19.15, tak? Więc tutaj... Który Marcin? Tu chyba trzeba 3 minuty odjąć i jest 46.58, tak, czyli tak to właśnie wygląda. No i inni jeszcze kończą, ale straty są duże. Nie wierzyłem, że skończę. Straty są duże, ale jeszcze poczekamy, zobaczymy jak przyjedzie parę ekip. Waty średnie przyzwoite, zobaczcie, prawie z 50 minut jazdy. Należy. Poczekamy jeszcze chwilę i zajrzymy tu na wyniki. Jest, wygrało się na Strava. Chyba chłopaki się już podłączali nawet. No ja na dire to jeszcze tyle nie kręciłem, także dzięki. No dobra, a ja zostałem na starcie, o. Cisza, spokój, słuchajcie. Nic się nie dzieje, nikogo nie ma. Go jest napisane. A no, nie zauważyłem tego znaku, więc tak to bym ruszył, no. Chyba nikogo z chłopaków już nie ma. Żona podejrzliwie słucha, jak głosu daje tutaj i stękam. Szwedzi jeszcze jadą, jeszcze są, zobaczcie, strasznie daleko. Norwegowie. Norwedzy czy Norwegowie? O, Lender. Niemcy już końcówkę też mają, ale to jest jeszcze kawałek. No właśnie to się... No dobra. Się masturbujesz. Spadam z tej imprezy. Takie podejrzenie. Co, i tu będę tak stał? Mnie gdzieś przeniesie. No. Dobra. Padło coś, że ze mną tak nie jęczysz. No. Wiem, że będzie mocna, ale ja nie dam rady z tego zrobić już. Dobra, czekamy teraz, aż reszta dojedzie i zobaczymy, jakie te wyniki są. Ja tylko sobie tu wyjdę z tego. Na Discorda, ktoś jeszcze? O, wpadło trochę rekordów. Jak tam Marcin od miodu? Lekko nie było chyba, co? No. Nie ma co. Chciałem zmiany dać, kurde, wychodzę, a tu mi zaraz wychodzicie. Dobra,
Muszę sobie tak jeszcze się wprawić, bo wiesz, tak szarpie. Jak tam Marcin od miodu, lekko nie było chyba, co? Jestem na tyle i tak kurde, no. Ale jak chciałem zmiany dać, ale wychodzę, a to mi zaraz wychodzicie. Inaczej całkiem. Dobra, ja, no przyzwoicie. Walczyłeś tak do końca, wprawić, koło wiesz, utrzymałeś. Tak szarpie, co przykręcę, na takim to płaskim, jestem na przodzie, popuszczę, jestem... Dobra robota, chłopaki. Ale wiesz, jak zmieniłeś to przykład, nie? Fajnie było, ale powiem, że było ciężko, całkiem. Nawet jeżeli wiesz, trochę ważę, to i tak... Nie, no przyzwoicie. Walczyłeś do końca, koło życie, może sobie powtórkę naprawdę w porównaniu z poprzednim. Dobra robota, to rewelacja. Dzisiaj się wszyscy uczyli tej czasówki, ja też pierwszy raz jechałem. No, trzeba obejrzeć. Teraz dałem 331 bat. Poprzednio zdychałem. Obyś życie, może sobie później powtórkę, nie? Naprawdę w porównaniu z poprzednim, to rewelacja. Co? Nie Adama pytanie. Lepiej się jechało na podwójnym pomiarze, bo teraz patrzyłem, tak jak gdzieś chciałem, nie? Mam bardzo nierówno nogi. Zdychałem przez 278. Słuchaj, Kaliusz, generalnie poprzednio nie bardzo było widać, wiesz, na przykład ułożenie w linii, a teraz szczególnie w drugiej części. No nie, to nawet nie to, że się zdarzało, wyglądało tak, jakbyście po prostu te czasówki jeździli, no regularnie kilka razy w tygodniu. Słuchaj, generalnie poprzednio nie bardzo było widać, wiesz, na przykład ułożenie w linii, a teraz szczególnie w drugiej części. Zdarzało się. No nie, to nawet nie to, że się zdarzało, wyglądało tak, jakbyście po prostu te czasówki jeździli regularnie kilka razy w tygodniu. Naprawdę, no, zupełnie inna jazda, to nawet nie ma co porównywać. No. Rewelacja. Mi się wydaje, że było bardziej równo w porównaniu. Nie, ale były. Tak jak patrzę teraz dzisiaj po zmianach, przynajmniej w pierwszej połowie, to tak co po te 3 minuty udawało mi się wychodzić. Później już rzadziej, później rządził Piotrek. Poniżej Marcina. Cały czas. W dużej mierze, nie? Nie, ale były. Tak jak patrzę teraz dzisiaj po zmianach, ale początek zmiany mieliśmy naprawdę fajnie. Tak, to. Nie, super, był bardzo zadowolony. Jestem fajnie, jak mnie Piotrek tam terroryzował właśnie. Wyszedłem na chwileczkę tylko. Do przodu on już był mi na kole i już nie dawał zmiany. Ale tak fajnie, w taki fajny sposób. Jak słyszycie? Ale wam najgorzej też poddawać Piotrkowi zmianę. Jak słyszycie, udało się nawet fajnie, jak mi kilka zdań od chłopaków na żywo, więc fajnie, fajnie. No to takie widzicie wrażenia zaraz po zakończeniu. Dajesz zmianę, najgorzej to jest oddawać Piotrkowi zmianę. Może posłuchamy jeszcze chwilę. 5,5-6 kilo. Fajnie to wyglądało z 6 wata. Z tyłu taki sprint. Po czym Piotrek wpada i ty chciałbyś odpocząć. A trzeba ruchasz, dajesz zmianę. Coś wam powiem, chłopacy, nawet jak ktoś jest z tyłu, to tam, i tak 5,5, się męczy, wiecie, bo to trzeba było jednak dociągać. No. Zawsze. No, po czym Piotrek wpada. Nie, ale były takie momenty, że naprawdę można było odpocząć. No, po czym 250, 270, to tak mniej więcej, nie? Tak, tak, było no, dużo takich właśnie, tyłu, że teoretycznie to ktoś chciał jechać z tyłu na kole cały męczy, czas. Wiecie, bo to trzeba było jednak dociągać ten kawałek. No, bo miałby szansę się trzymać. Nie, ale były takie momenty, że naprawdę można było odpocząć. Po czym 250, 270, to tak mniej więcej, nie? Tak, tak, było dużo takich właśnie, że teoretycznie to ktoś chciał z tyłu na kole cały czas. No mów mu. A przede wszystkim starałem się spawać za Piotrkiem, nie? Tutaj nawet on no dobra, nie będziemy już posłuchiwać jakieś tam... Nie, się nie robiła dziura, bo... Ustalenia już... ale fajnie, fajnie, że udało się też z chłopakami. Wy mówicie, że 270 takich spoczynek u mnie prawie 4,5 bata, prawie 4,6 na kilogram. No ale... Ty, ja 74, dobra, chociaż... to ja z Discorda spadam, nie będę już im przeszkadzał. Bo tak mi się wydaje, ale w sobotę dopiero się nie dało, to mi zeszło. No i widać wyniki, no naprawdę pojechali... Na deficycie cały czas, to powinno zejść. Fantastycznie, różnice są... Nie, ja nie mogę spać poniżej 75, bo żona by mnie zabiła. Holendrzy, to jest te 5 minut, ja mówię, poprzednio się, były 2 minuty. Nie mogę być poniżej 75, bo żona by mnie zabiła. Przy mniejsza strata, teraz przy krótszej jest większa. W tym roku, jak i... do 68, no, nie tyle to jest różnica w mocy, którą wygenerowali. Tylko różnica w tym, że właśnie nie? Zdecydowanie lepiej się potrafili ustawić podczas jazdy. To co właśnie powiedzieli, że można było odpocząć na kole, później dać zmianę dobrą i tak dalej. Nie, to wszystko właśnie w ten sposób działa. No, no i dobrze, bo nie ma co przesadzać. 46,58, tam było 45. O. Michał dobra, pisał, nie pamiętam, 45, 47? Nie. Zone Tour. 22 skończyło. Najlepszy czas na razie. Zaraz, znajdę jeszcze, żeby 45,56. No to
minutę, powiedzmy, od ludzi, którzy tam naprawdę... Piotrek 5,2. Nie, 45, 14, przepraszam. Piotrek 377. Półtorej minuty. Marcin 263. Od ludzi, którzy... No, Waldek 344, są na poziomie Marcin, rzeczywiście wysokim. 334, ja 331, to pojechali rewelacyjnie. Ale żeśmy szli teraz od niej. No dobra, to tyle. 46,58. No, tak, chłopaki 46,58, tam było 45,14. Jacek zakładał pięknie, do 5 minut, to będzie super, a wyszło minuta 40, 49, więc myślę, że Kaniona 46. Jacek będzie zadowolony też z wyniku. I to na tyle chyba, nie ma co przeciągać, wyniki widać i będą jeszcze pewnie spływały, bo ludzie jeszcze jadą. Zobaczmy. No jeszcze sporo osób, zobaczcie, jedzie. Także to jeszcze potrwa, ale te najważniejsze wyniki, które nas interesują, to już mamy. No nie mam pojęcia, wygląda tutaj, wiesz, to... ile oni mieli, ale coś takiego chyba. 46. Fantastycznie, tu są jakieś po 53 minuty, co tu było? 54, ale to wszystko jest 4-5 minut za chłopakami, więc... Więc pojechali rewelacja. A nie, to jest do przodu, a my... I tylko pogratulować i no tutaj... Myślę, że apetyty wzrosły zdecydowanie przed zbliżającymi się zawodami za tydzień. 10.20, 45, to z tym was zostawię w takim razie. Co to się będzie działo? Tu mieliśmy drugi, trzy ekipy miały czas lepszy od nas w strefie pierwszej. W strefie drugiej. No to my jedziemy. To na razie mamy czwarty czas z tych wszystkich, którzy pojechali. Dobra. Drugi czas mamy. Drugi. Co? Drugi czas mamy, bo nasz czas to jest to, co można zrobić po R minus 3 minuty. Minus 3. Ty, zapomniałem. Drugi czas mam. Elegancko. Pierwszy raz jechaliśmy razem, wiecie, wszystko obcajka nowe. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tym bardziej, że patrz, że ta druga i trzecia drużyna jechali w 8, a my jechaliśmy w 6 od początku, także wiesz. No. Czułem, jak mnie osa z tyłu goniła. No to rzeźnia. Cudo, trzeba się kąpać i koźlaka. Tak jest.